pielgrzymki dzisiaj. Są różne odległości od Częstochowy, to w takim razie ile dni idziecie? Asiu? Ja idę i moja grupa idzie 10 dni około, od 31 do 9 sierpnia. Moja grupa idzie 6 dni. A tak już wspomniałem, 14. To może powiedzcie kilka słów, jak taka pielgrzymka wygląda, jak powiedzmy, ile kilometrów dziennie robicie, gdzie nocujecie, gdzie się myjecie, czym się karmicie na takiej pielgrzymce? Otóż moja grupa to na początku idzie, pierwszy dzień idziemy 12 kilometrów około, drugi już troszkę więcej, bo ponad 20 i później kolejne dni jest coraz więcej i najdłuższy etap jak idziemy to jest 44 kilometry. Nie pamiętam dokładnie już w jakiej miejscowości, ale mniej więcej gdzieś taka długość tej trasy, a gdzie nocujemy. Najczęściej nocuje się w namiotach, chyba że ktoś nie ma namiotu, to wtedy szuka na stacji gdzieś mieszkania i jest wielu bardzo dobrych ludzi, którzy przyjmują raczej pielgrzymów. Myjemy się też raczej u ludzi, chociaż są też takie postawione specjalne miejsca, że można się wymyć i jest woda przygotowana specjalnie na ten moment, żeby się można było umyć. A z Konina pielgrzymka jak wygląda? Ja ostatnio doszłam z oazą chorych i dlatego właśnie my nocowaliśmy raczej u ludzi, którzy nas przyjmowali. No bo jak się idzie z osobami niepełnosprawnymi, to łatwiej po prostu w ten sposób pielgrzymować. Reszta pielgrzymki nocuje w szkołach, czyli w pielgrzymce konińskiej jakby jest zapewniony nocleg. A co jemy? No jemy to, co przygotują nam ludzie, którzy nas przyjmują na trasie. Bardzo dużo kół gospodyń wiejskich robi niesamowite ciasta, obiady dla nas, więc to jest bardzo miły czas. A zdarza się tak, że na przykład ludzie nic nie przygotują? No mi się zdarzyło tylko raz i to najbliżej Częstochowy, to już przed Częstochową. I co wtedy? No wtedy mamy własne jedzenie. Mamy kwatermistrza, który przygotowuje, robi nam zakupy i przygotowuje nam jedzenie. A powiedziałaś, że idziecie z oazą chorych. I czym jest ta oaza? Mogłabyś parę słów powiedzieć dla naszych słuchaczy? To jest oaza, która się zbiera co roku w lipcu. I zajmujemy się chorymi. Znaczy ja jeszcze nie byłam na oazie, ale w pielgrzymce szłam z nimi. Jest to grupa osób niepełnosprawnych na wózkach. Niektórzy są, iść nie mogą w pielgrzymce co tydzień na przykład 40-20 km, ale na postojach sobie poradzą sami. Są tacy pielgrzymi, którymi się zajmujemy, podopieczni, którzy niestety nie mogą sami chodzić i wtedy im pomagamy. Szymon, a w twoim wypadku jak to wszystko wyglądało? No oczywiście dzień zaczynamy mszą świętą. Może nie jakąś długą, ale taką, która daje kopa na cały dzień. No i oczywiście zaczynamy od najdłuższych odcinków. Na początku średnio robimy 4 odcinki. Długości są różne od 30 po jeszcze większe. Najdłuższy właśnie odcinek mamy tutaj w Toruniu przez poligon, to jest 15 km. Znaczy te długości pewnie troszeczkę są niedopracowane, ale da się odczuć w nogach. Gdzie nocujemy? Różnie. Właśnie tak jak tutaj wspomniała moja koleżanka i to, czy ludzie nas przyjmują dzięki kwatermistrzom w remizach, w szkołach i też wydaje się, że każdy chciałby, oczywiście dla kobiet to tak łatwiej w domu, kiedy już mają oczywiście łazienki i tak dalej, ale na przykład w przypadku moim ja właśnie wolałem, jak jesteśmy w remizach. Wszyscy razem. Dokładnie, bo czuć ducha tej całej pielgrzymki, czy to można się pośmiać, no czy się podzielimy właśnie jedzeniem w takich remizach, no to jest właśnie najpiękniejsze i no nie ma być łatwo, tak, na pielgrzymce, a w szkole i w remizach to da się odczuć właśnie. Mówicie właśnie, że czas pielgrzymki to czas zmagania się ze swoimi słabościami, napotykamy wiele przeszkód i jakie trudności występują na szlaku? Na pewno na początku dla takiej osoby, która idzie pierwszy raz, to są obawy, czy dojdę, właśnie, czy kogoś znam, czy pójdę z kimś, to już na początku na pewno chodzi o psychikę i także po prostu problemy fizyczne, czy to pęcherze, naderwane jakieś ścięgna, ból głowy, asfaltówka, jakiś udar, no różne są rzeczy, czy też jakieś niedopilnowanie ze strony osób, które się zajmują naszymi nogami. Oczywiście to się bardzo rzadko zdarza, naprawdę robią dużą robotę, ale w przypadku mojej siostry tak raz się niestety stało. Po prostu miała
nie wiem, no można powiedzieć, że jeden pęcherz na jedną całą nogę, a na szczęście dała radę i tak naprawdę też... Czyli często występują takie urazy? Oczywiście. No tutaj trzeba mieć silną psychikę i też obok siebie drugiego człowieka. To na pewno. A dziewczyny? Co uważacie? Jakie trudności są podczas pielgrzymki? No dla mnie chyba najgorsze właśnie były jednak te pęcherze. Było okropne. Szczególnie jak w ostatniej pielgrzymce szła pielgrzymka konińska, to był cały dzień, było ciepło. W dzień było po 30 stopni. Także... Czyli doskwierają upały. Tak, upały. Do tego dochodzi asfaltówka, bo czym cieplej, tym ona jest bardziej dotkliwa. A co to takiego asfaltówka? To jest uczulenie, które wychodzi na asfalt, jak nazwa sama mówi. To są krosty, które pojawiają się na nogach. Najczęściej właśnie osoby, które mają krótkie spodenki, ale nie tylko, bo też można mieć asfaltówkę, jak ktoś ma długie spodnie, choć rzadziej. To jest chyba najbardziej dotkliwe, ale tak jak ja szłam z oazą chorych, to dla mnie to nie miało żadnego w sumie znaczenia. Wiadomo, cierpiałam jak każdy, ale też wiedziałam, że nie idę dla siebie. Że jak przychodzę na postój, to nie jest tylko dlatego, bo przyszłam i położę się pod krzaczkiem i nic więcej nie zrobię, tylko będę leżała przez godzinę. Nie, najpierw trzeba się zająć podopiecznymi, pomóc im, ich się zapytać, czy oni chcą się położyć, czy chcą się czegoś napić, czy coś zjeść. I dopiero później jesteś ty, to co ty chcesz. Czyli ty miałaś dwa razy trudniej, nie musiałaś zajmować się nie tylko sobą, ale też innymi. Znaczy ja myślę, że miałam łatwiej, bo to nie było tak, że mogłam się nad sobą użalać, czy płakać, czy się skupiać tylko na sobie, tylko mogłam na kimś innym, więc ja uważam, że to było, dla mnie to było czy łatwiej. Płakać, czy się śmiać? No ja pamiętam, że jak ja byłam na pielgrzymce, to miałam duży problem z tym, że właśnie też miałam dużo bombli i przez 3 ostatnie dni już kulałam i ledwo szłam na tą nogę, ale postanowiłam sobie, że nie wsiądę do samochodu, bo była taka możliwość, że ktoś miał jakieś tam, bolała go noga, czy był osłabiony, mógł pojechać, ale stwierdziłam, że nie poddam się i chociaż już ledwo chodziłam na nogę, to na tych nogach to jednak doszłam do końca. I pamiętam, że wielu ludzi mi pomagało i brało mój plecak i trochę mnie podtrzymywali, jak już nie dawałam rady, także to był bardzo miły czas jak dla mnie. I takie też doświadczenie, bo... No właśnie, jakie macie doświadczenia z pielgrzymką? Może jakieś ciekawe historie? Czy ja z pielgrzymką, jak wspominam pielgrzymkę, coś się zastanawiam, jak ja dam radę? Jak każdego dnia się budziłam rano i prawie nie byłam w stanie stać prosto, bo tak mnie wszystko bolało, nie tylko te stopy, ale również stawy, mięśnie. Zastanawiam się, jak ja przeszłam te kolejne 20, 30, 40 kilometrów. Nie wiem, do tej pory się zastanawiam nad tym. Mimo wszystko zawsze się to fajnie wspomina, są fajne wspomnienia, prawda? Szymon, jak twoje wspomnienia z pielgrzymki? Jakieś takie szczególne, to na początku chciałem powiedzieć, że każde spotkanie z gospodarzami jest niesamowite, ponieważ oni dają wszystko, często wszystko, co mają. Czy to jest jakiś mniejszy dom, jakiś mniejszy pokój, to naprawdę się liczy, bo dla pielgrzyma położyć się w łóżku to jest naprawdę rarytas. I tak, to jest niesamowite. A jeśli coś takiego, może powiem takie dwie szczególne historie, to raz musiałam udawać syna jednego z brata, tak mówimy na... są bracia i siostry, jednego brata musiałam udawać syna, żeby dostać nosek. No i tam oczywiście wyszły różne śmieszne rzeczy, bo tato, ojcze, synu, tak śmiejemy się teraz do dzisiaj, bo to było 3 lata temu. Też szczególna taka dla mnie moment to na pierwszej pielgrzymce. Na początku dnia pokłóciliśmy się z siostrą, młodszą o 3 lata, bo też była na pielgrzymce. I był czas taki, że mogliśmy sobie podziękować, a także kogoś przeprosić. No ja odważyłem się pójść do mikrofonu, przeprosić Juleczkę. I już jak doszliśmy na postój, to Julka zaryczana do mnie przyszła, tak? To jest, ja też zacząłem płakać. No to jest, no czuło się tego Ducha Świętego, Pana Boga, Matkę Bożą. I czuję, że wiem, że ten moment na pewno mnie i Julkę do siebie zbliżył. I tak, te dwa momenty są dla mnie dość szczególne. Ja chciałam powiedzieć z własnego doświadczenia, że najwięcej dają ci, którzy mają najmniej. Że właśnie ja byłam osobiście 5 razy na pielgrzymce, także spotkałam wielu niesamowitych ludzi. I spotkałam się z ogromną życzliwością i ludzie dają co tylko mogą, żeby umilić nam czas. Powiedzieliście trochę wcześniej dużo o różnych trudnościach, które spotykają pielgrzymów. Wymienialiście odciski, asfaltówki i tak dalej, więc ja chcę zapytać, dlaczego właściwie zdecydowaliście się pójść na tą pielgrzymkę i podjąć te wszystkie trudy? Ja myślę, że pielgrzymka to jest takie wyzwanie dla każdego człowieka,
I takie sprawdzenie siebie, czy dam radę przez 10 dni albo więcej iść, czasem nie mając nawet nic do jedzenia i musząc prosić kogoś o pomoc. I czasami też była taka sytuacja, że ktoś nie miał namiotu, czy nie miał na czym spać, a jednak mimo to wszystko człowiek szedł i z intencją i wiedział, że tam na końcu kogoś spotka i to będzie właśnie Matka Boża i Pan Bóg. Więc a jaka była twoja intencja, jeśli można zapytać? Moja intencja? Powiem ci, że to było 5 lat temu, więc ja już tak dokładnie nie pamiętam, z jaką intencją szłam. Ale myślę, że to było na pewno coś ważnego, inaczej bym się nie zdecydowała. A czy zapamiętałaś, czy twoja intencja została wysłuchana? Wydaje mi się, że tak. Aneta? Mam nadzieję, że została wysłuchana. Aneta? No pielgrzymka to nie jest trening. To nie jest tak, że się wstaje rano i robi te kilometry tylko, żeby zrobić. Żeby, nie wiem, zalogować się na aplikację, że zrobiłem 40 km w ciągu dnia. Idzie się z intencją i dlatego można wstać rano i iść kolejne kilometry, no bo nie idzie się po nic. Zawsze się idzie z intencją i to daje siłę, żeby pójść dalej, żeby każdego dnia właśnie wstawać i wyruszać w pielgrzymowanie. Jaka była twoja intencja? Wolałabym nie mówić. Dobrze. Szymon? Ja poszedłem na pielgrzymkę ze względu na to, że rodzice kiedyś chodzili, troszeczkę poopowiadali, także ze względu na to, że raz wracając z wakacji natrafiliśmy na moją grupę kociewską i tam poczułem tego właśnie ducha pielgrzymki, ten niesamowity duch. I no i zdecydowałem się pójść właśnie z siostrą. A moje intencje, to nie była tak, że przez 14 dni miałem jedną. Miałem wiele intencji. Pytałem się także moich znajomych, czy mogę coś dla nich zrobić właśnie. I czy te intencje się spełniały? Tak, spełniały się. I oprócz tego czuło się tą łaskę Matki Bożej przez cały rok. To nie jest tak, że idę sobie za coś i tylko to w cudzysłowie oczywiście się spełni. Opiekę Matki Bożej czuło się przez cały rok właśnie, jak już poszło się na tego pielgrzymkę i wróciło do domu. I to jest takie naładowanie baterii. A co młodych ludzi przyciąga na pielgrzymkę? Co powoduje, że chcemy iść? Dla mnie to był obraz pielgrzymów. Tak jak Szymon, widziałam pielgrzymów, ale ja widziałam już ich na Jasnej Górze. I dla mnie to było niesamowite, że oni mieli tyle energii, oni wszyscy promienieli, oni byli tacy szczęśliwi, a ja tego dnia byłam świeżo wykąpana, w czystych ciuchach, po prostu przyjechałam autem na Jasną Górę. Jak ja ich widziałam, to im zazdrościłam. Ja po prostu chciałam poczuć to, co oni, i dlatego poszłam na pielgrzymkę. Asiu? Ja myślę, że po prostu pielgrzymka daje dużą radość. I no, ciężko powiedzieć, dlaczego młodzi idą. Może dlatego, że po prostu wierzą w Boga. Mi się wydaje, że to jest jedyny powód, dla którego idą. Zdarzają się oczywiście tacy, którzy nie wierzą i może też chcą się sprawdzić, czy rzeczywiście ta pielgrzymka to jest to, że tam mohery idą, czy po prostu idą ludzie, którzy naprawdę wierzą i którzy chcą służyć Panu Bogu. Mi się wydaje, że to też młodych ludzi przyciąga, jak zobaczą rzesze młodych ludzi, tak jak Anetka mówiła, i zobaczą tą radość i może to też ich przyciąga właśnie, ta radość młodych ludzi. Mimo tego trudu i tych cierpień, które spotykamy właśnie na szlaku, jednak decydujemy się, żeby iść, prawda? A jakie są owoce tej pielgrzymki? No, tak jak już wspomniałem wcześniej, jesteśmy naładowani przez cały czas. Dokładnie. Owocem też może być właśnie spełniona intencja. I też, nie wiem, no możemy się bardziej siebie poznać podczas tej pielgrzymki, różnych cechy nabrać, tak, od brata, od siostry. No uczymy się wielu rzeczy, czy to też takiej samodzielności. Pokory również. Właśnie, pokory, cierpliwości, wytrwałości. No to właśnie nabieramy takie cechy jak te. Tak mi trudno powiedzieć tak od razu, no ale też jest to taka pewna radość przez pewien czas, taka, no nie może z siebie wyjść ta radość. Oczywiście to potem zanika, ale no można do tego wrócić w czasie całego roku. Dużo było przedstawionych przez naszych gości pozytywów pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Możliwe, że w sercu któregoś z naszych słuchaczy zrodziło się pragnienie, żeby właśnie na taką pielgrzymkę wyruszyć w najbliższe wakacje. Więc prosiłbym was, żebyście powiedzieli, jak na przykład należy się przygotować do takiej pielgrzymki, albo też jak się na nią zapisać. Kiedy ja pytałam pielgrzymów, kiedy byłam na tej Jasnej Górze, jak wspomniałam, jak oni się przygotowywali, to bardzo dużo osób mi powiedziało, że no w zasadzie to
to się nie przygotowywaliśmy, ale ja odczułam to i ja poszłam za ich radą i ja odczułam to, że jednak potrzebowałam tego przygotowania, przede wszystkim fizycznego, żeby robić, jednak spacerować, robić te kilometry dziennie, żeby jakoś się przygotować jednak fizycznie, to jest ważne. Tak się mówi, że to jest spacer, że to jest marsz, ale kiedy jeszcze są takie upały jak rok temu, to lepiej jednak się przygotować też fizycznie. Ale wiadomo, też jest ta strefa duchowa. Warto wcześniej się pomodlić, zastanowić się nad intencją, no bo jeśli idzie 10 dni, albo tak jak w przypadku Szymona, nawet 14, no to nie można iść po nic. Więc to przygotowanie wcześniej w moim przypadku było ważne i potrzebne. Asia, chciałabyś coś dodać? Jeśli chodzi o te zapisy, to najczęściej się zapisują pielgrzymi w parafiach swoich. Ja się zapisywałam nie w swojej parafii, ale w parafii w Kłodzku, bo ode mnie z parafii nie wyruszała pielgrzymka pierwsza. Także widzicie Państwo, to jest jakaś robota. To trzeba po prostu wypełnić fotografię. Ciężki wysiłek. Szymon, ciężki wysiłek, że się świat do góry nogami przewraca. Co należy na tą pielgrzymkę ale zabrać, warto jak się chodzić. Spakować. O, no to na pewno trzeba sobie kupić duży plecak, który będziemy mogli swobodnie przenieść, bo wiadomo, plecak. Nasze noclegi nie zawsze są na tym miejscu, gdzie przychodzimy.